No, jesteśmy w miejscowości Las Dia i wjeżdżamy do miasta właśnie. Tak wygląda. Las Dia to są łodzieje po polsku. Są takie wieżyczki, tylko są zaniedbane, bo na Białorusi dużo lepiej one funkcjonują. Zresztą we wszystkich krajach wschodnich są takie silosy, ale nie wiem od czego to jest. Do centrum miasta sobie później wjedziemy, bo będę chciał się przejechać wzdłuż polsko-litewskiej granicy. I z dawnej systemy, która została zrobiona w tej chwili rekonstrukcja zasieków granicznych.